ciasno to woda, woda, sól, oczywiście mąka. I dobrze musi być wyrobione. Mam już tu przygotowane, żeby się nie bawić, bo ono jeszcze musi poleżeć, musi odleżeć swoje, żeby ten gluten się rozchodził. Chowamy. I teraz w zależności, jaką mamy patelnię. Jeżeli patelnia jest mniejsza, to mniejsze będą kuleczki. Większa, to będą większe troszeczkę. Przaszne ciasto, jakbyś mogła włączyć i najpierw troszeczkę oleju i potem na ten olej położyć masełko. To za chwileczkę będę wam mówiła co i jak. A, nie, to się gotuje cały czas. Obydwie? Tak, mamy razem na dwie. Tak. Ktoś jeszcze przyjdzie, pomoże, będzie smażył. Nie wiem, czy to będziesz smażył? Będę smażył, pewnie. A na oleju? Masełko i olej. I to łączyć? Niekoniecznie. Tak? Tak, to jest Na tą mniejszą. Olej dałeś, żeby się nie spaliło. A tam to działa? Działa? Tak. Bo jak coś tam jest... Tak. Działa. Nie, bo masz tak. O, teraz. I już będziemy zaczynać. Pani Rożo? O, tam pani na kempingach. Nie bywam. Nie bywam. Nie no, na kempingi się takie rzeczy nie bierze. Robisz kuleczki? Tak, bardzo cieniutko musi być, bardzo cieniutko. A to nie jest ta. Ale użyczajmy, tak? Nie jest. Dajmy. Kuchnia koczownicza. No właśnie. Ale my dzisiaj robimy dżajmę, czyli tatarską, słuchajcie, tradycyjną potrawę. Tłuszczu tak skromnie, czy więcej, nie, więcej dać, co? Więcej. Więcej, nie? Więcej. Więcej oleju, czy masła? Daj masełka. Kto będzie wałkował teraz za mnie, bo ja będę gadała? Tylko najpierw pierwszy, dobra? Kto jeszcze chce nam pomóc? Proszę. Co macie? Tam wałeczek jeszcze. Który masz mocno gorący? Nie ma. Czekamy chwilę jeszcze. Że nie ma, bo taki trochę... Dobrze. Bo... A, bo to na maksa. No, tak, dobrze. To, co teraz przygotowujemy, jest to dżajma. Dżajma jest najstarszym zabytkiem kultury materialnej Tatarów. Jest to, tak jak wam wspomniałam, przybyliśmy tutaj ponad 600 lat temu, już jako muzułmanie. I od tamtej pory dżajma była przygotowywana z okazji pogrzebów, jak się zbierała rodzina. Jest to danie sycące, zaraz popróbujecie. Nazwa dżajma pochodzi z tureckiego słowa dżajmak, rozpościerać. Co teraz robimy? Rozpościeramy, rozwałkowujemy. To musi być bardzo, bardzo cieniutkie. To jest coś, placki obrzędowe, tak jak pite po tatarsku. Też lawasz, które się smaży na patelni suchej. Tutaj, o, już. Już. Zaraz będziemy. Nie, ja tylko zobaczę. Musi być. Jest ok. Tak? Też mam. Już następne. Tak smażymy. Nasze, żeby była tutaj moja teściowa, ja nigdy za to się nie brałam. Ale generalnie dżajmę nasze starsze panie tatarki smażą jedna na drugą, aż taki jest kopiec, przekładając je.
My smażymy. Tak, ale dla mnie za tłuste wtedy są. I takie dżaj, taką dżajmę za chwileczkę. To dalej będę przywracał. Tak, ręcznik papierowy. Tutaj raz podsmażamy. Weź jeszcze zobacz, jak tam wygląda. Dobra, chodź tam. Teraz będzie ręcznik. Nic się zaprzejmy. Nie, nie. Położymy wiesz tak, żeby nam też ciepło. To dżema, żeby nam ściekła, tak? To źle stoi, nie? No tak jest, tak jest. Ale będzie zaraz ostygnie. O, to jest odpowiednia temperatura. Tak, to już jest odpowiednia. Jak zmienimy to. I u nas jest, tak jak powiedziałam, obrzędowe. Dlaczego obrzędowe? Przyjeżdżają imamowie. Tutaj widzicie sala z witrażami. I tam odbywają się różne obrzędy. Zaczynają od azanu. Azan to znaczy się chrzest dziecka. Następnie pogrzeb albo ślub. Wcześniej ślub. Wcześniej ślub jeszcze. Tak. Tutaj damy, tak? O, wcześniej ślub, tak? Bo ja tutaj gadam i słuchajcie. I wtedy przygotowuje się stół dla imama. Na tym stole zawsze jest syter z banku, miód, miód i woda, ale my dodajemy cytrynę, bo dla nas jest za bardzo taki nytki, co to się mówi? Za bardzo słodkie. Jest bardzo słodki. Jest syter i jest dżajma. Są całonocne modlitwy i modlący się zgłodnieją, więc przestają się na przykład na moment modlić, biorą kawałek dżajmy, rwą sobie i popijają syte. I dżajma też właśnie jest elementem sadogi. Sadoga, czyli tak, rozdajemy. Rozdajemy zawsze ją. Właśnie i na te obrzędowe tak, okazje i już też na święta. Tylko akurat jeżeli chodzi o dżajmę, jest to dość zapomniana potrawa, ale zależy nam na tym, żeby gdzieś tam wróciła właśnie i żeby Tatarzy nasi przygotowywali, bo tą dżajmę trzeba samemu przygotować jako właśnie element tej sadogi. Czyli to jest ciasto właśnie takie. No, wymaga to troszkę właśnie pracy. Jajka są tu? Nie ma. Nie ma. Nie ma. Woda i woda, mąka i cukier. I sól. Tam jest cukier i puder. Nie, 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 nie. To później można podawać właśnie z cukrem, pudrem, ale także można właśnie taką dżajmę zjeść z mięsnymi potrawami. Słuchajcie, pilaw jest robiony wszędzie, gdzie mieszkają Tatarzy, w ogóle dwóch ja też robię pilaw, czyli tak.